Dzień dobry, Joanna Miziołek, to jest program Mówiąc Prosto. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta, był poseł PiS, a teraz właściciel firmy PR-owskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa. To zacznijmy od debaty Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim. Nie doszło do niej, ale czy w ogóle powinno było do niej dojść na tym etapie, na rok przed wyborami i czy to są odpowiedni rozmówcy dla siebie? Czy jednak powinien być Donald Tusk i Jarosław Kaczyński? Wiemy, że pewnie to jest element strategii Prawa i Sprawiedliwości, żeby dzisiaj wywołać do debaty Donalda Tuska, też nazwijmy na własnych warunkach, że myślę, że też strategzy PiS-u wiedzieli, że odpowiedź będzie odmowna i mogą teraz wyjść z taką narracją, że Donald Tusk się boi czy stchórzył. No, od początku myślę, że nikt nie miał wątpliwości, że takie zaproszenie czy taka propozycja debaty nie mogła się spotkać z pozytywną odpowiedzią lidera Platformy Obywatelskiej i pewnie nie czas jest jeszcze na taką debatę, bo nie ma przecież wyborów, to nie jest kampania wyborcza. Natomiast myślę, że możemy się spodziewać takich podobnych trików, które proszę zobaczyć, że też ustawiają pewną oś sporu, czyli nie zostali zaproszeni wszyscy liderzy partii opozycyjnych do jakiejś wspólnej debaty, tylko PiS być może diagnozuje, że dla nich wygodna jest polaryzacja, znowu PiS kontra Platforma, że wyciągnięcie Donalda Tuska jako tej osoby, która, no mówiąc oględnie, nie cieszy się dużą popularnością w elektoracie PiS, więc wyciąganie Donalda Tuska, pokazywanie, że to jest główny przeciwnik Prawa i Sprawiedliwości, pewnie też ma na celu mobilizowanie elektoratu PiS-u. Więc bym to przyjął, że to jest kolejny taki, nazwijmy, strategia czy taktyka partii rządzącej, ale też pokazująca, że już praktycznie zaczęła się kampania wyborcza. Jak mówię, wybory są za rok, mniej więcej w podobnym terminie mogą się odbyć w przełom pewnie października, listopada, ale już dzisiaj weszliśmy w taki rytm niemalże kampanijny i to jest jeden z tego elementów, tak bym to czytał.